prelekcjo, dostojni goście, wszystkie ukochane panie położne i pielęgniarki, bo to wasza jest siła przebicia. Ja chciałam właściwie na końcu, kiedy wszystko zostało powiedziane o Leszczyńskiej, o jej życiu, choć gdybyśmy zaczęli mówić szczegółowo, to najprawdopodobniej nie wyszlibyśmy dzisiaj z tej sali. Natomiast ja chciałabym przedstawić państwu to wszystko, a może część tylko tego, co zostaje jako pamięć po niej i dlaczego ona jest ciągle obecna w świadomości nie tylko pielęgniarek, ale jest na drodze do świętości. A więc króciutko tutaj pokazałam tytuł książki, która nie ma zresztą związania specjalnego, bezpośredniego z Stanisławą Leszczyńską, ale pokazuje zapach Oświęcimia. Może dlatego tak dobrze pamiętam, że stosunkowo szybko po wojnie byłam w Oświęcimiu. I zapach chyba noszę do dnia dzisiejszego w nozdrzu i nie byłam w stanie drugi raz pojechać, raz jeszcze to zobaczyć. Niestety po wielu latach, kiedy już miałam dorosłe dzieci, przyjechał gość do mojego syna z Francji, który chciał bardzo zobaczyć Oświęcim. Przy pomocy wszystkich pacierzy, jakie umiałam, pojechałam do tego Oświęcimia i co zobaczyłam? Piękne, wysprzątane muzeum. Mówię to dlatego, że moi przedmówcy przedstawili, jak koszmarne warunki życia były w obozie. A ja chciałam państwu powiedzieć, że w tym całym piekle Leszczyńska była w piekle szczególnym. Bo to, że wszyscy byli w obozie, to wiedzą, jak tam było. Ale na Sztubie, gdzie rodziły kobiety, które nie miały nadziei, które wiedziały, jaki los spotka ich i swoje dzieci, i ich dzieci, walczyły o każdą chwilę życia. Nie było wtedy psychologa, psychiatry, coacha. Była jedna Leszczyńska, która starała się dawać im nadzieję i być matką dla wszystkich. Jak państwo wiecie, tak ją zresztą nazywano. Co mogła zostawić, jaka pamięć mogła zostać po Leszczyńskiej, kiedy wyszła z obozu? Była osobą niesłychanie skromną, proszę państwa. Ale nim do tego obozu weszła, nie była to zwykła, przeciętna akuszerka. Była to dziewczyna, jak na tamte czasy, z dobrego i zamożnego domu. Mogę prosić o następny slajd? No, a o. No, przepraszam. Gapa jestem. To jest Leszczyńska przed wojną. Proszę zobaczyć. Tak nie były ubrane wszystkie kobiety, które mieszkały w Łodzi. Więc to był czas, kiedy, proszę państwa, to były zabory. Leszczyńska się urodziła przecież, kiedy Polska nie nazywała się Polską, a jednak patriotyzm i wiarę, religię wyniosła z domu, ale także wyniosła kulturę zachowania. Dlatego potem w Oświęcimiu starała się prześcieradło na drobne kawałeczki rwać, żeby to były pieluszki, ale także starała się przygotować obrus w cudzysłowie wigilijny i chociaż jakąś zieloną gałązkę, żeby kobiety wiedziały, że to jest polskie Boże Narodzenie. No teraz na pewno zrobiłam dobrze, proszę państwa, bo ja jestem światowa kobieta. Ja jestem z XIX wieku, proszę państwa, no i co? I co mi się tu pokazało? Ja bardzo proszę o trzeci slajd. Nie ma, jednak ręka jest najlepsza, proszę państwa. No jak ktoś jest analogowy, to nie będzie inny. Proszę łaskawie mi ten trzeci slajd pokazać. Tak, nie, już tak. I teraz proszę sobie wyobrazić co? Wybucha wojna. Jest aresztowanie, ale w jakim momencie ona jest aresztowana? 43 rok. Ona przychodzi prawie równo z Mengele do obozu. Mengele nie było od samego początku. Stąd to przeciwstawienie się jej, mówiąc Mengelemu, że ona zabijać nie będzie, mogło mieć dwa konteksty. Jeden, zaskoczenie Mengela, że w ogóle ktoś odważy się coś powiedzieć, a drugie, on był dopiero początkującym zbrodniarzem, więc może dlatego się udało troszeczkę. No nie, tak będziemy się bawić. Bardzo dziękuję.
Okazuje się, że jednak lepiej ręką. Proszę Państwa, dlaczego nazywano ją Anią? Bo jeszcze chwileczkę jesteśmy w Oświęcimiu. Dlatego, że to była kobieta ciągle śpiewająca, o czym moje poprzedniczki mówiły. Co ciekawe, w tej rodzinie wszyscy grali i mało tego, w najtrudniejszych czasach, bo i przedwojennych, i wojennych, starała się, żeby jej dzieci były kształcone muzycznie. Stąd może była taka wielka miłość dzieci do niej, bo wszystkie dzieci kochają swoich rodziców, wcale nie wszystkie jednakowo. Dzisiaj najlepiej widać, jakie są relacje między rodzicami, ale wtedy ona umiała kochać swoje dzieci mądrą miłością i tą miłość przenosiła na wszystkie kobiety, które znalazły się pod jej pieczą. Nie było to łatwe w tamtej sytuacji. Czy Państwo sobie wyobrażacie długi piec, na którym leżą rodzące kobiety i których nogi szczury łapią? Przecież to trzeba było odganiać 24 godziny. O spaniu, o wypoczynku nie było mowy. Jedna płakała, druga rozpaczała, trzecia rodziła, czwarta wylękniona czekała na swoją kolejkę. Czasem było tak, że trzeba było posuwać jedną od drugiej, żeby razem na tej sztubie się mogły zmieścić. Znalazła sposób na wszystko. I proszę Państwa, tutaj moja poprzedniczka mówiła o ratowaniu dzieci z biegunkami. Czym? Właśnie palonym chlebem białym. Myśmy potem już miały zwykły węgiel w tabletkach. Wtedy tego nie było. Nie zastanawiała się, co mówią inni. Robiła to, co do niej należy. Nade wszystko była osobą bardzo pobożną. Na koniec Państwu pokażę modlitewnik jej, jak wyglądał. To nie była książeczka odłożona na półkę. A ta modlitwa jej dawała jej siłę. To było źródło siły i nadziei. Mało tego, powtarzająca się modlitwa zupełnie jak mantra uspokajała rodzące dziewczyny, a przy tym słowa te dawały zawsze nadzieję i pewność, że ktoś stoi przy nich, że nie są same. Mengele nie mógł uwierzyć, to jest takie zdjęcie tylko, żeby pokazać, że w tym Oświęcimiu nie tylko się rodziły dzieci, tam także się dzieci wychowywały. Najstraszniejsze, co być może. I teraz, jeżeli mamy mówić, nie wiem, się coś nie posunęło, ale miejmy nadzieję, że nie. Tak, pewno jest dobrze. Tu już przechodzę do upamiętnienia. Proszę Państwa, po wojnie wróciła do swojego miasta. Byłam w mieszkaniu, które ona mieszkała, tam mieszka jej wnuczka, czyli córka Sylwii. I to, co mogłam zobaczyć, to to, że do dnia dzisiejszego w oknie w pokoju wisi firanka, którą zrobiła własnoręcznie Stanisława Leszczyńska. Mogłam zobaczyć niewiele pamiątek, ale równocześnie dom nasiąknięty atmosferą miłości i pamięci. Ponieważ ta pani, czyli pani Elżbieta Wiatrowska, która jest wnuczką Stanisławy Leszczyńskiej, a córką Sylwii, cały czas mieszkała ze swoją babcią. I kiedy zapytałam ją, czy dużo babcia mówiła o Oświęcimiu, o swoim pobycie tam, o tragedii, którą przeżyła, powiedziała nie, babcia nie chciała dużo mówić, natomiast umiała zawsze wytłumaczyć wszystkich. Mało tego, kiedy źle wyrażano się o Niemcach, o tych, którzy tam byli w Oświęcimiu, ta babcia mówiła, wiesz, oni musieli, bo przecież to była ich praca. Inaczej by i oni zginęli. Wiecie Państwo, ile trzeba mieć miłości i jak głęboko w niej musiały tkwić słowa pacierza, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy? Czy można odpuścić takim zabójcom? Kobieta, która tyle przeszła, tyle widziała śmierć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nikt z moich przedmówców nie wspomniał, a którą potwierdziła wnuczka. Ja gdzieś kiedyś pisząc o niej też czytałam, może słyszałam, już nie pamiętam, bo to było wiele lat, że Leszczyńska zostawiała ślady, znaczyła swoje dzieci po to, żeby te, które są przeznaczone do zniemczenia, mogły potem matki odnaleźć.
Pytałam się pani Ewy wielokrotnie, czy ona coś wie na ten temat. I ona odpowiedziała, że babcia mówiła, że robiła takie znaki, ale nie mówiła jakie. O tych znakach wiedziała tylko matka tego dziecka i dziecko nie mogło pamiętać tego. Czy udało się kiedykolwiek odnaleźć te dzieci po znakach? Nie wiem. Ale wiem jedno, że część z tych dzieci na pewno przeżyła, tylko zadałam sobie pytanie, czy dzieci, które były do zniemczenia przeznaczone, one nie miały numerów matki, bo zwykle dziecko dostawało numer matki i zostało potem wyrzucone i zniszczone. Ale czy te, które poszły do zniemczenia, były znakowane numerami? Chyba nie. Czy Niemki, które dostawały dzieci z obozu, wiedziały, że to skąd te dzieci pochodzą? Czy matki adopcyjne kiedyś dowiedziały się o tym, jeżeli była taka możliwość, czyje to są dzieci? Usiłowałam się tego dowiedzieć. Do tej pory mi się nie udało. Aczkolwiek bardzo jestem ciekawa, czy faktycznie któryś z tych dzieci przeżyło. Są miejsca, bo tutaj pani pokazywała, że w 14 dniu, czy tam za rok, te dzieci były przesyłane dalej. To znaczy, że gdzieś musiały być karmione. Było nakło takim miejscem, ale nie tylko, te miejsca przeładunkowe. Gdyby wcześniej, może by się okazało, że można się dowiedzieć od kolejarzy. Te dzieci musiały jechać z jakąś mamką do punktu przeznaczenia, musiały być zadbane. To nie jechały dzieci wychudzone, to jechały te dzieci, które były podobne rysami do dzieci nordyckich, a więc na pewno nie były to dzieci żydowskie, raczej polskie. To, co świadczy o upamiętnieniu tej cudownej kobiety, to nie wiem, czy państwo pamiętacie. Z okazji 600-lecia Jasnej Góry kobiety polskie złożyły kielich życia. Tutaj są na dole postacie. Na tym kielichu są cztery postacie kobiet, które były niesłychanie ważne dla historii Polski i dla obrony życia, choć każda z tych kobiet nieco inaczej o to życie walczyła. Proszę popatrzeć. Święta Jadwiga Śląska. Postać wielce szanowna, z bardzo dobrego domu i czyniąca niesłychanie wiele dobra w stosunku do ludzi biednych, potrzebujących. To była ta święta, która budowała kościoły i wszędzie dookoła siebie widziała tych, którzy potrzebują pomocy. Królowa Jadwiga, nie muszę o niej nic mówić. Teresa Leduchowska, proszę państwa, to jest osobna postać, o których warto powiedzieć. Matka Afrykanów, ale to może kiedyś przy okazji. I Stanisława Leszczyńska. Jeżeli na 600-lecie Polski, na 600-lecie Jasnogóry, przepraszam, pamiętano o Leszczyńskiej i Leszczyńskiej postać umieszczono tam, ona tam była w pasiaku, to zdjęcie zrobione nie z tej strony, to z całą pewnością świadczy to o pamięci o Leszczyńskiej. Tu państwo macie z kolei postać Leszczyńskiej starszej, która jest z drugą osobą, z panią z teatru, która wtedy, jak było oratorium, ja do tego za moment dojdę, a u góry jest szkoła, pierwsza szkoła imieniem Leszczyńskiej w Krakowie. Nadanie tej szkoły było w 73 roku, w 83 roku, przepraszam. I to jest szkoła, która do dnia dzisiejszego nosi to imię. I oczywiście położne, które wychodzą z tej szkoły, wychodzą tak uformowane jak Leszczyńska. Czyli z całą pewnością życie każdego człowieka, a dziecka w szczególności, ma ogromne znaczenie. Z ogromną determinacją położne walczyły o swoją Stanisławę Leszczyńską, o czym za sekundę państwu pokażę. Są ulice Leszczyńskiej także. Tutaj przedstawiłam państwu. Jest studium medyczne w Zamościu, które też nosi imię Leszczyńskiej, a na dole jest postać Leszczyńskiej, która jest na tej szkole, tablica szkolna w szkole jest, żeby było wiadomo, kim jest. W Oświęcimiu, jak państwo będziecie, właśnie tam w nieszczęsnym tym miejscu jest ulica Stanisławy Leszczyńskiej, a przecież było tam wiele sławnych kobiet. No i wreszcie Pabianica z Duńskiej Woli, ale i Łódź ma ten zaszczyt, że
jest ulica imieniem Leszczyńskiej. Wreszcie tutaj macie Państwo osobistą relację Henryka. To był jeden z synów, też lekarz, który o swojej matce wyrażał się w sposób wyjątkowy. No, największą miłością chyba darzył matkę Bronisław. Raz, że był najstarszy, najwięcej pamiętał. Dwa, był już zaangażowany także w działalność taką razem z ojcem i z matką, bo zresztą Stanisława Leszczyńska, oprócz tego, że była położną, to także z mężem współpracowała dla ratowania osób, którym trzeba było wydać kękartę lub fałszywe dokumenty, żeby można ich uratować. Tu wspomniała pani, że oni mieszkali bardzo blisko getta. Tak, to prawda. Stąd przyjaźń z Żydami była wielka, bo jak cokolwiek potrzebowali, to wzajemnie sobie pomoc służyli. Zresztą naród polski, kobiety polskie pomagały sobie także, kiedy u nich był szabat i nie mogły podpalić pod piecem, bo nie wolno było wtedy pracować, to kobiety polskie podgrzewały im jedzenie. A więc można, niezależnie od tego, że się w inny sposób szanuje, przepraszam, i czci tego samego Boga, można sobie wzajemnie pomagać. Na świecie jest jeden Bóg, więc nie ma wątpliwości, w jaki sposób Go wyznajemy. Teraz proszę popatrzeć, chciałam pokazać, ile tutaj jest książek, które zostały o niej napisane lub przez nią napisane. I teraz proszę popatrzeć. Tam z boku umieściłam nazwisko Leokadii Rowińskiej, bo to jest dziewczyna, która trafiła do obozu w ciąży i oczywiście urodziła to dziecko. Zresztą szereg jest publikacji, ja zaraz Państwu pokażę, w różnego rodzaju czasopismach. Co jakiś czas odzywa się ktoś i przypomina historię Leszczyńskiej. Proszę Państwa, dobro wraca do człowieka dziesięciokrotnie, zło też. Więc to, że o Leszczyńskiej się ciągle mówi, to dlatego, że była to cicha pracownica Pana Boga, ja to nazywam. Ponieważ nie mówiła niczego. Śpiewała, modliła się, głaskała, karmiła i potem była milcząca przez wiele lat. Zastanawiałam się dlaczego i rozmawiałam długo z jej wnuczką. Proszę Państwa, kiedy przeżyje się obóz, to nie chce się do tego wracać. Tym bardziej, że człowiek ma z jedną z pamięci odłożoną, tak zwaną pamięć odłożoną. Szczególnie wszystko to, co się przeżywa w dzieciństwie i w młodości, można potem długo nie pamiętać. Na starość wraca w formie obrazów, ale wcześniej, żeby można było żyć, następuje mechanizm wyparcia. Mówić o tym, to wracać, to byłyby koszmarne sny. W związku z tym długo nie mówiła. I dopiero w pewnym momencie, kiedy tu są też książki, które są o niej, tu jest właśnie ten raport lekarski, który się pierwszy ukazał. Proszę zobaczyć, wszędzie, w każdej z tych książek jest o Leszczyńskim. Także można do tego wrócić. W rezydencji śmierci ona jedna ratowała życie. Mało tego, ona nie mówiła, że odbierała poród. Ona przyjmowała dzieci, bo odbieranie to jest coś, odbieranie komuś czegoś. Ona nikomu nie odbierała. Ona przyjmowała, czyli z otwartymi rękami wychodziła naprzeciwko życia. A zawsze się mówi, odbiera poród. Nie, przyjmuje dziecko. Przyjmuje się go na świat, wprowadza się go w nowe życie. Dziecko zawsze budzi się krzykiem, a matka wtedy uśmiechem go wita i łzami. Leszczyńska podwójnie witała te dzieci, bo witała wiedząc o tym, że nie na długo. Chciała im dać wszystko, co najlepsze. Mało tego, jak nikt umiała ukoić ból kobiet. Jest tutaj dużo kobiet. Panie, wiecie, co przeżywa kobieta, która traci dziecko. Jaka straszna jest rozpacz. A te kobiety przez całą ciążę wiedziały, że stracą to dziecko. Mimo tego, że urodziło się zdrowe. Zresztą sami Niemcy podziwiali, nie bardzo wierzyli, że jest możliwość odebrania tylu porodów bez żadnych komplikacji, bez żadnego nacięcia, bez żadnego zakażenia. Działanie opatrzności. Inaczej tego nie można wytłumaczyć. Myślę, że ta Matka Boża w tym jednym pantofelku była przy każdym jej porodzie.
A tu jest właśnie pani książka przedstawiona właśnie i tu są jeszcze dwie pozycje, które są o niej napisane, czyli warto czasem sięgnąć i zobaczyć, bo to są te pozycje, gdzie świadczą o pamięci o Leszczyńskiej, o tym, że kult jej się jednak rozprzestrzenia. To jest ten jej raport położny i to oratorium oświęcimskie. Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że ono powstało na kanwie tego, co jest zgodne z prawdą, ale to się odbywało w Teatrze Wielkim. Ona była na tym oratorium. Tam były także dzieci uratowane, chyba ze 30 osób dzieci, które przeżyły i urodziły się już w tej końcowej fazie, dlatego że najwięcej dzieci było od kobiet z Powstania Warszawskiego, bo wtedy te matki zostały aresztowane, najczęściej z łapanek ulicznych, ale nie tylko, i one tam rodziły dzieci. Te dzieci przeżyły. Na jej pogrzeb potem się zjawiły, a wcześniej one dziękowały jej za to piękne życie. I tutaj także, proszę Państwa, jest piękny ukłon w stronę wszystkich położnych, tych, które pamiętały o Leszczyńskiej i proszę zobaczyć, w 1997 roku wybrały sobie Leszczyńską na patronkę. Stanisława Leszczyńska z patronką wszystkich położnych. Co to znaczy? To znaczy nie tylko hołd jej złożony, ale to jest przyrzeczenie ich położnych, że będą bronić każdego życia. I to jest bardzo piękne, bo ciche, spokojne, profesjonalne i miłujące życie, niezależnie od tego, na jakim jest etapie. Poza tym położne nie pracują tylko na oddziale noworodków, na położnictwie. Pracują także z osobami dorosłymi i często starymi z racji różnych chorób, niestety nowotworowych. Więc to jest takie bardzo piękne. Teraz wracając na sekundę jeszcze do oratorium oświęcimskiego. Proszę Państwa, Danuta Michałowska jeździła po całej Polsce z tym oratorium, a Maja Komorowska występowała w Warszawie i oczywiście pokazywała to. Gdzie jest jeszcze upamiętnienie, proszę Państwa? Jestem troszkę winna wytłumaczenie, bo panie położne spotykają się co roku 11 marca, bo to jest Dzień Śmierci, czyli narodzin dla nieba Stanisławy Leszczyńskiej. Ponieważ ksiądz arcybiskup w tym czasie nie będzie obecny, a bardzo mu zależało, by swoją obecnością podkreślić ważność tej osoby, dlatego dzisiaj 3 obchodzimy wyjątkowo ten jej dzień, a 11 oczywiście myślę, że w kościele każdy z nas w jej intencji się pomodli i z nią się połączy. Teraz tak, co do kultu, no oczywiście jest ten dzień, ale proszę Państwa, nie tak dawno, w 2019 roku, dobrze napisałam, na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie była pani Zofia Szyszkowska z wykładem o Stanisławie Leszczyńskim. Byłam zdumiona, pełna sala, Warszawa, Uniwersytet Medyczny i historia Leszczyńskiej, którą wszyscy słuchali zapartym tchem. I proszę Państwa, tu jest jeszcze jedna rzecz, co odwiedzanie grobu. To świadczy też o jej pamięci, ponieważ byliście Państwo w kościele, gdzie jest ten, ja to mówię, katafalk Stanisławy Leszczyńskiej. Tam często przychodzą ludzie, którzy stają i myślą. I tak mi się wydaje, że to jest najlepszy kontakt z nią. Wiele jest łask uzyskanych i bardzo Państwa proszę, że jeżeli ktoś będzie miał takie, dozna takiej łaski, to proszę bardzo o zwracanie się do kurii tutaj w Łodzi. W Gościu Niedzielnym w ubiegłym roku dwukrotnie były artykuły o Stanisławie Leszczyńskiej i tam były także pewne świadectwa, które oczywiście są, że tak powiem, w artykule, ale należałoby się skontaktować z tymi osobami, żeby one przedstawiły te świadectwa na piśmie, bo chodzi o wiarygodność, a nie o fantazję. Oj, przepraszam, tu się powtórzyłam. Proszę Państwa, to są dwie kobiety. W gazecie Niedzieli, nie pamiętam z którego roku, przepraszam, jest fotografia tych kobiet, których dzieci przyjmowała. Jedna z tych kobiet jest Żydówką, proszę popatrzeć. I tutaj są jej publikacje, właściwie prawie wszystkie, które można popatrzeć. Gazeta Wyborcza też o niej pisała i to w 2010 roku. Także można dostać informacje.
I teraz, proszę Państwa, przechodzę do takiej części, już zaraz będę kończyła, bo wiem, że jeszcze jest jeden prelegent. To jest z książeczki jej modlitewnika, taka, i to jest ten modlitewnik. Proszę zobaczyć, jak bardzo jest zniszczony. To nie jest książeczka leżąca na półce. To jest książeczka, której dotykały jej ręce codziennie. Tam są stałe modlitwy, które ona odmawiała. To po tych modlitwach i po tym, co ona mówiła i co dla niej było najważniejsze, to widać jej kontakt duchowy z Panem Bogiem. I to pozwoliła mi pani, wnuczka pani Leszczyńskiej sfotografować, ponieważ Leszczyńska chorowała, jak państwo wiecie. To są bandaże z jej ran, które myślę, że być może kiedyś będą potrzebne. Księże arcybiskupie, może warto zabezpieczyć na wszelki wypadek te bandaże, bo potem relikwie będą w cenie, chciałam zauważyć. Proszę Państwa, muszę dbać o Leszczyńską i muszę dbać o dobro Kościoła łódzkiego, prawda? I tu już kończąc, w kościołach są takie piękne witraże, choć ten taki piękny nie jest, bo jest tak pięknie zrobiony, ale warto popatrzeć. W wielu kościołach spotkacie Państwo witraż położnej z Auschwitz. Kobiety, która zawsze wierzyła, nigdy wiary nie straciła, i nie miała lęku. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek wewnętrznie jest wyciszony, to jest z Bogiem zjednoczony. Gdyby był największy chaos na zewnątrz, jak jest wewnątrz cicho, to nie ma strachu ani o przeszłość, ani o przyszłość, choć żyje się każdym dniem. Dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość słuchania.